Witajcie, kochani. Dzisiaj jest 9-10 maja i zgodnie z zasadą uprawy pomidorów 3 razy 15, czyli 15 marca wysiew, 15 kwietnia przesadzanie rozsady, do większych pojemników im 15 maja sadzenie do gruntu, to pomidory powinny być posadzone do gruntu za 6 dni. Natomiast nieraz, kierując się zdrowym rozsądkiem, trzeba tę datę przesunąć. I tak właśnie ma być w tym roku, ponieważ pogoda jest niepewna. Planowane są jakieś bardzo zimne noce, więc ja z tym sadzeniem poczekam do 20. Natomiast to, co jest bardzo ważne w tym momencie, to jest pielęgnacja tej rozsady. Jedno z dwóch. Moje tak lub moje nie. Tu mam pewność równą 100. Tak jak noce, tak jak dnie. Dziś jest wtorek, więc wychodzę. Spójrz, zostawiam w tyle las. Do was zawsze mam po drodze. Chętnie znajdę dla was czas. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził moje dziś. To jest wyjście, chcę tu być. Wybór wskazał mądry miś. Wiem, że nie chcę dłużej śnić. Miś obudził. Dlatego, że pomidory są już duże, mają małe pojemniki, chcą rosnąć, a 10 dni, czyli powiedzmy do około 20, kiedy już będzie, myślę, bardzo bezpiecznie je przesadzić do gruntu, 10 dni to jest bardzo, bardzo dużo. I przez te kilka dni rozsada może zmarnieć, tego chcielibyśmy uniknąć. Jak zatem pielęgnować rozsadę pomidorów na kilkanaście dni przed posadzeniem do gruntu? To są ważne tematy, ponieważ od tego, jakiej jakości sadzonkę włożymy do gleby, tak potem nam ten pomidor będzie rósł i albo od razu będzie miał tę siłę witalną, ten potencjał do wspaniałego rozwoju, albo będzie musiał, będąc marnym pomidorkiem, marną czy zmarniałą rozsadą, sadzonką, przeżywać stres, co wpłynie, czy może wpłynąć potem na jego dalszy los. Co jest ważne, jeżeli chodzi o pielęgnację rozsady? Jeżeli mówimy jeszcze o 10 dniach, to trzeba zdecydować, czy będziemy dalej przesadzać, kolejny raz przesadzać rozsadę, czy zadbamy o to, żeby podlewać z nawozem. I są zwolennicy przesadzania. Ja też parę razy o tej porze między innymi przesadzałam rozsadę do nowych pojemników większych. I to zawsze było z korzyścią dla roślin. Natomiast w tym roku nie będę tego robić, bo nie mam na to miejsca ani też czasu. Dlatego trzeba zadbać i zadbam o nawożenie. Tutaj te pomidorki zostały podlane wczoraj, dzisiaj mają delikatnie przesuszoną glebę i to jest dobry moment, żeby właśnie zastosować podlewanie nawozowe. I to warto, żeby był taki wieloskładnikowy nawóz, jak to się mówi, te trzy filary NPK, azot. Azot jest w zasadzie teraz bardzo, bardzo ważny, ponieważ rośliny budują tę masę zieloną, fosfor i potas, pozostałe składniki. I ja wybieram nawóz naturalny, czyli gnojówkę z pokrzywy, która właśnie jest gnojówką azotową. To może być gnojówka z pokrzywy, to może być gnojówka z mniszka. Z tych kwiatków, które teraz rosną, te kwiaty, które później rosną, na przykład żywokost, żmijowiec, ogórecznik, to już są rośliny, które nam dadzą nawóz bardziej potasowy, czyli odpowiedni dla owoców. Na ten nawóz jest teraz za wcześnie.
Mam tutaj przygotowaną, już nastawioną kilkanaście dni temu gnojówkę z pokrzywy. Oprócz tego oczywiście, że mam też zeszłoroczne gnojówki, to ta gnojówka widać, że ładnie się zrobiła. Jest gotowa do odlania. Ma bardzo intensywny zapach. Ma bardzo intensywny zapach, ma bardzo ładny kolor. I w takiej proporcji, teraz ta proporcja jest ważna, jeżeli teraz właśnie stosujemy tę klasyczną proporcję, jedna porcja gnojówki i 9 porcji wody, to taką proporcję używamy do standardowego podlewania roślin w trakcie okresu wegetacyjnego, a nam tutaj chodzi o coś innego. Chodzi o podlanie, o zasilenie rozsady, co będziemy robić częściej. Czyli jeżeli teraz ta rozsada ma 10 dni do posadzenia, to 3 razy podleję ją wodą z gnojówką, ale wtedy rozcieńczę to, bo jeżeli podlewamy częściej, to musimy dać troszeczkę mniej nawozu. Czyli unikniemy wtedy przenawożenia, a dostarczymy roślinom tego, co potrzebują. I ja zrobię to w ten sposób, że na jedną porcję gnojówki dam 25 porcji wody. Czyli zasilenie jest bardzo, bardzo ważne. Teraz dalej. Sprawdzamy, co się dzieje z liśćmi. Tutaj mamy liścienie, które już stają się żółte, ponieważ nie są potrzebne. Listki mają różne uszkodzenia, ponieważ rozsada jest stłoczona właśnie w takich pojemnikach, jedna koło drugiego, jeden pomidor koło drugiego. Dlatego jeżeli tylko jest taka możliwość, to właśnie teraz, gdy rośliny potrzebują miejsca do wzrostu, żeby właśnie nie kaleczyły się wzajemnie, czy przy wyciąganiu, żebyśmy nie kaleczyli ich listków, to warto jest właśnie je ustawiać pojedynczo. Ten liść właściwy, który ma takie plamki, jest taki słabiej wybarwiony, pokazuje nam właśnie, że roślina potrzebuje nawożenia, że to są już jakieś objawy niedoboru. I tak w zasadzie trzeba przejrzeć każdą roślinkę, ja to tak zrobię, i te liście, które pokazują mi niedobory, po prostu je obetnę. Te liście już nie przydadzą się pomidorowi. Teraz tutaj widać, że już pojawiają się wilki, więc w każdej takiej roślince utnę też wilki. Przeglądamy wszystkie roślinki. Niektóre są krzywe, w zależności od tego, jakie miejsce zajmowały w pojemniku, ale to nic nie szkodzi. Tu jest też podobna sytuacja, że jest taki bardziej zarzucony listek. Sprawdzamy każdą roślinkę, czy nie ma wilków, bo wtedy, kiedy wilki zaczynają rosnąć, to roślina zużywa niepotrzebną energię do tego, żeby je odżywiać, a ich i tak nie potrzebujemy. Tu jest też taka sama sytuacja, że pojawiają się małe wilczki. Co to są wilki? Już zaraz pokażę, może wezmę odpowiedniego pomidorka. Gdzie to widać? Tutaj. O, zobaczcie, że wilki, czyli takie liście, które gdy nie usuwamy ich, powodują zbytnie i niepożądane rozkrzewienie pomidora. I to, że wtedy ten pomidor ma mniej, czy może mieć mniej owoców, o które nam chodzi, wilki charakteryzują się tym, że właśnie wyrastają zawsze w tym samym miejscu. To znaczy, tutaj mamy łodygę główną, główny pęd, czy taki grubszy pęd. Od tego wyrasta nam liść i zawsze w tym miejscu, tak jakby dzieląc ten kąt między łodygą a liściem na pół, wyrasta wilk i wilk zawsze powinien być usunięty. Delikatnie robimy to palcami, kiedy wilki są małe. Co by było, gdybyśmy nie usuwali wilków? To wtedy z tych wilków wytworzyłyby się kolejne liście.
Ale i kolejne owoce na tych liściach. Nie zawsze, nieraz tak jest, że na wilkach, gdy wilk urośnie i stworzy się z niego w zasadzie łodyżka, a nie liść, to wtedy mogą na tym występować owoce. Natomiast wiele razy tak się zdarzyło, że później pod koniec sezonu, kiedy już przegapiłam moment usuwania wilków, tam rzeczywiście pojawiały się owoce, ale te owoce były zawsze mniejsze. Są zwolennicy prowadzenia pomidora na dwie łodygi, na trzy łodygi. My tego nie robimy, natomiast jeżeli byśmy tak zostawili pomidory bez usuwania też wilków, to one by były bardzo mocno rozkrzewione i wtedy, jeżeli wyobrazimy sobie, że roślina ma 100% energii życiowej i musi podzielić tę energię na wytworzenie i odżywienie łodyg i liści oraz owoców, no to im jest więcej liści, tym jest więcej energii przeznaczonej na odżywienie, utrzymanie przy życiu łodyg i liści, a mniej na owoce. Dlatego też na przykład nie tylko usuwamy wilki, ale w późniejszym momencie, gdy pomidory już są naprawdę spore, obcinamy nadmiar liści. Nie pamiętasz, że wiele razy obcinałeś nadmiar liści. Tak, ale u nas i tak było bardzo dużo liści. Te pomidory były bardzo rozkrzewione w porównaniu na przykład z pomidorami tak, Eli. Tam to prawda, sąsiadki nasze. To prawda, tak, tak. Ona bardzo mocno podcinała. Jak to się mówi, co kraj to obyczaj, co ogrodnik to ma swoje inne zwyczaje, tak? Każdy jest przekonany być może do swojej metody i ją lubi. My natomiast właśnie w ten sposób robimy. Czyli tak, podsumowując, kochani, co możemy zrobić, jeżeli chodzi o rozsadę pomidorów teraz? Na pewno dbać o to, żeby pomidory miały odpowiednią ilość składników odżywczych. Bardzo tego potrzebują, bo są roślinkami w takich blokach startowych. Już by chciały wspaniale rosnąć, a taka doniczka jest jeszcze troszeczkę za mała, poza tym pomidor już jest w niej miesiąc prawie, więc to, co tutaj było, to wyczerpał. Ja swoje pomidory zaczęłam nawozić już w zeszłym tygodniu i dwa razy zostały nawiezione właśnie gnojówką z pokrzywy. Po drugie, sprawdzamy stan liści, czy nie wskazują nam jakichś niedoborów lub nie są uszkodzone, połamane, spowodowane właśnie tym, że rozsada bardzo często jest stłoczona. Te liście usuwamy i sprawdzamy, czy są wilki. Jeżeli takowe są, to je usuwamy. No i teraz jeszcze jedna ważna rzecz, to jest termin, czy podjęcie decyzji o tym, kiedy sadzimy pomidory do gruntu. I tu mówię o uprawie pomidorów nie pod osłonami, bo jeżeli chodzi o szklarnie czy o foliaki, to już możemy to zrobić. Mogliśmy już to zrobić jakiś czas temu. Natomiast jeżeli chodzi o uprawę pod chmurką, no to należy obserwować pogodę, obserwować prognozy i jeżeli są takie prognozy, że w nocy będzie w najbliższych dniach 3, 4, 5 stopni, to myślę, że warto jeszcze tydzień poczekać, zasilając glebę, a chroniąc tak de facto pomidory. U nas była taka sytuacja ostatnio, że było w prognozie 5 stopni, a de facto było między 2 a 3 w nocy i to się bardzo niekorzystnie odbiło na roślinach. Więc kochani, dbamy dalej o swoją rozsadę, pomidory zapowiadają się wspaniale, mamy nadzieję znów na ogromne zbiory. W każdym kącie, w każdej chwili mogę znaleźć klucz do drzwi. Kot w komórce, spryt w jaszczurce, w tym istota okej tkwi. Dokąd zmierzam, po co żyję, tu odpowiedź prostą mam. Sens istnienia dziś odkryję, świat jest światłem, które mam. Jest okej, okay, jest okej, okay. Świat się cieszy z pracy mej. I'm okej, okay, I'm okej, okay. World is happy in this
złej, miej swą korzyść z pracy mej. To co widzę, to co czuję, tworzy mój konkretny byt. I w tym bycie się znajduję, zmierzam wprost na szczęścia szczyt. Tak wygląda ludzkie życie. Jesteś okej, jeśli chcesz. Żyjesz w dole lub na szczycie, w każdej chwili i w tej też. Jest okej, jest okej. Świat się cieszy z pracy mej.